matko, co dzisiaj mogę porobić? Mam cały dzień wolny, ale nic zaplanowane. Może deska? Tak, może pojeżdżę na deskorolce. To jest, ale pomysł, ale w sumie na dworze jest troszeczkę za zimno. To może nie. To może tablet? Tak, pogram sobie. Może nie, może pobawię się lalkami? Nie, ma mowy. O, w ogóle nie. No przecież, przecież tak dawno nie byłem w basenie. Oczywiście, że idę do basenu. Oj, tak. Mam na sobie kąpielówki i będzie przednia zabawa w basenie. Haha! O matko! Będę sam, samiutki w basenie. Co za zabawa! A gdzie są wszystkie meble ogrodowe? Nieważne właściwie. Będę miał więcej miejsca do zrobienia wybiegu. Co to jest? Dlaczego to jest wszystko takie zamarznięte? Zamarznięta woda w basenie? Jak ja mam się tutaj. Jak mam się kąpać? Jak mam się tam dostać? Do tej wody? Chociaż w sumie. No to może. O, to może zrobię coś super fajnego i spróbuję wskoczyć jakby w przeręble. Tak, dostanę się tam, na pewno. I będę. I tak okrzykną mnie najmłodszym morsem na świecie. A! Udało się! Ała! Moje stopy! Moje. Ała! O matko, Klaudia, czy ja mam przewidzenia? Czy. Nie, naprawdę, ja chyba śnię. Czy ty widzisz nasz syn? Jest w basenie! Matko Boska, jest ubrany w kąpielówki, jest w basenie. Naprawdę, to jest jakiś koszmar. Co ty mówisz, Martin? Wszystko ci się chyba pomyliło. Przecież jest zima, jak w basenie. Przecież woda tam zamarzła, jeśli w ogóle tam jest. No tak, zupełnie zapomniałem odciągnąć tej wody, słuchaj. Nie spuściłem wody i ona teraz zamarzła i tam jest nasz syn. Ała, ale zimno. Przyczepiają mi się stopy, zamarzają chyba. Au! O nie. Ale zimno. Ojeju. Dobra. To naprawdę jest Julian. No co on robi? No przecież... Wychodź mi stamtąd natychmiast, Julian! Co ty robisz w basenie? O, ale mamo, próbowałem wskoczyć do wody, ale do jakiej wody? Przecież to jest sam lód! No właśnie, myślałam, że uda mi się wskoczyć w przeręble, ale chyba jest zbyt zamarznięta. Zimno jest trochę, macie rację. Wychodź mi stamtąd! Oczywiście, że mamy rację, przecież jesteś już cały niebieski z tego morozu. Chodźże szybko do domu! Julian, to przecież oszalałeś. Ale jak to? Dajcie mi spokój, przecież miałem być najmłodszym morsem na świecie. Wiecie, co to mors? Oczywiście, że wiemy, ale ty nie masz żadnego przygotowania, synu. Bardzo cię proszę. Może, nie wiem, łyżwy jakieś czy coś innego. Proszę bardzo, mama zrobiła ci herbatę. Proszę, napij się, jest cieplutka. Dobra, młody człowiek, proszę mi na górę, jeśli chcesz się bawić na dworze, to ubrać się w zimowe rzeczy. Natychmiast. O matko, one są takie obrzydliwe. O matko, dobra. Dlaczego nie mogę zostać w moich kąpielówkach? Dlaczego masz na sobie kąpielówki, Julian? Bo byłem w basenie. W basenie zimą? Tak, właśnie tak. Ale to chyba trochę głupi pomysł, bo tam woda jest zamarznięta, co? Przecież jest zima. Jak to? Hania, słyszałaś to? Julian chce się kąpać w kąpielówkach na dworze, w basenie. Co? Mama, ubrałem się już. Nie chciałam wybierać zimowych rzeczy, są ohydne, ale ubrałem się normalnie. O matko, ale co powiedziałem? Jeśli chcesz na dwór, no właśnie, to co powiedział tata, jak chcesz iść na dwór, to ubrać się w zimowe rzeczy. No matko, co oni się tak upierają wiecznie, ja nie mogę, no. Dobra, już po prostu. Zobacz, zamarznięte! No, ale pięknie, zobacz, normalnie jak kryształki lodu, zobacz, jakie piękne wzorki ułożyły, cudowne, co? Tak! Zobacz, jak tylko trzymam w ręce trochę ten sobel, to się roztapia. Zobacz, jak szybko. Wow. Aha. Wow. Uwielbiam zimę. Uwielbiam śnieg, ale też lód. Ja też uwielbiam zimę. Ej, słuchajcie. Jestem ubrany. Znaczy, nieważne, w co jestem ubrany. Mam patelnię. Możemy na niej... właściwie nieważne. Możemy na niej poślizgać się po tym super lodzie. Co wy na to, dziewczyny? Patrzcie to. Pokażę wam. Jestem mistrzem sportów zimowych. Proszę bardzo. Można to położyć i ślizgać. Ale co ty? Przecież to jest patelnia. No nieważne. Patrzcie to. Daję radę, co nie? Funkcjonuje idealnie. Patrzcie, jak działa. Haha. Julian, ja też chcę. Zejdź, pomóż mi. Nie. No Julian, proszę, bądź to miłym bratem, też chcę się pobawić. Dobra, okej, no to wsiadaj. Ja cię troszeczkę popcham. Coś mi się przypomniało. W piwnicy, w garażu znaczy. Ej, szybciej, Julian, pchaj! No dobra, ale to ślisko. Ej, zobaczcie, co znalazłam w garażu. Ha, to łyżwy.
Co, co, co? Ja też chcę, spróbować. Ej, Julian, chodź tu, przecież ktoś musi mnie pchać, inaczej to nie działa. O matko, nie wiem jak się tym... nie wiem jak się tym obsługiwać, o matko. Ktoś jeszcze chce spróbować? Ej, to nie jest takie proste. Nie jest proste, przecież wiesz, że jestem mistrzem we wszystkim. Dawaj je mi tutaj od razu. Ale myślę, że będą ci dobre, bo na mnie pasują jak ulał, ale na ciebie jednak jesteś młodszy. Ej, nikt mnie nie ciągnie ani nie pcha, ja też mogę spróbować, wsadzę dwie stópki w jedną. Nie, ała, ojej, krok w przód, krok w tył, krok w przód, nie wyszło mi, przepraszam, sorry, Emma, sorry. Au, Julia, nie musiałeś tak na mnie wpadać. Oj, dobra, sorry, widzisz, to nie jest tak prosto, ale możemy poćwiczyć i potem będzie super.